Dwaj kameduli, trzy wzgórza, krzyż, korona i pies. Takie elementy zawiera znak powszechnie przez mieszkańców Suwałk uznawany za herb miasta, który herbem formalnie nie jest. Jaka jest jego prawdziwa historia? Odpowiedź nie jest taka prosta na to pytanie. Tu trzeba by było raczej dość długiego wywodu. Z całą pewnością mamy starą pieczęć kamedulską, odcisk tej pieczęci dokładniej. Zachowały się, przynajmniej wiemy w tej chwili, zaledwie o czterech egzemplarzach, w tym dwa są w naszym archiwum. Stąd wiemy, jaki wizerunek, jaka symbolika była na pieczęci. Herby nie zawsze miasta wykształcały, nie zawsze było to potrzebne. Potrzebna była pieczęć dla uwierzytelniania dokumentów. Natomiast herby, zwłaszcza w przypadku takich miast jak Suwałki, nie były potrzebne. Najczęściej wymuszały je w tych nowszych wiekach, szczególnie w wieku XIX, pewne okoliczności, na przykład władza administracyjna. I w przypadku Suwałk też takie próby były. Rodowód tego herbu prawdopodobnie to jest połowa XIX wieku. Właśnie próba opracowania herbów miast dla Królestwa Polskiego pod patronatem rosyjskim. Ale okazało się, takie projekty stworzono między innymi dla Suwałk, że no, one są zbyt polskie i nie mogły zostać przyjęte. Odłożono to ad acta. No, szczęśliwie dla Suwałk znamy odrys, ponieważ oryginały się nie zachowały. W okresie II wojny światowej uległy zniszczeniu. A tego odrysu dokonał profesor Marian Gumowski, nieżyjący już, znakomity heraldyk, sfragistyk. I była taka inicjatywa, znowu administracyjna, z kolei w połowie XX wieku. W związku z tysiącletnią rocznicą Chrztu Polski, czyli początku państwa polskiego, opracowano projekt takiego wydawnictwa Miasta Polskie w tysiącleciu. I właśnie te materiały profesora Gumowskiego, jego wiedza, jego konsultacja zdecydowały o tym, że Suwałki w tym właśnie do tego wydawnictwa otrzymały taki herb. Po raz pierwszy opublikowano go w 1965 roku. Różnił się jednak nieco od tego znaku, który dzisiaj widnieje chociażby na tabliczkach z nazwami ulic. Tarcza była nieco inna, miała dziubek u dołu, ale wizerunek, ułożenie, kolorystyka to jest dokładnie to, co mamy w tej chwili tutaj za nami. Skoro uznany heraldyk opracował ten znak, to nasuwa się pytanie, dlaczego współcześni specjaliści mają do niego tyle uwag. Te znaki się zmieniają, podejście do nich się zmienia. Bywało tak, jak że na przykład Wrocław miał 5 wizerunków w jednym herbie, ponieważ nie wiedziano, który wybrać z pewnej bogatej już parusetletniej tradycji. Potem dodawano, zmieniano ten herb, dawano jeszcze inny. To jest taki przykład szczególny. No, Suwałki generalnie trzeba powiedzieć, że zachowały to pierwotne godło nadane przez Augusta II w 1720 roku. No, aczkolwiek pewne zmiany następowały. Przede wszystkim już w tym dokumencie nadającym prawa magdeburskie i ten herb Suwałkom króla zabrakło określenia, czym jest ten środkowy element. Stwierdzano, że są to góry, trzy góry koronowane. Tymczasem jest to godło kongregacji Monte Corona, do którego klasztor kamedulski również należy. I ta świadomość z czasem się zatraciła. Podobnie zresztą, jak odczytujemy w tej chwili kwestię tego pieska nieszczęsnego, którego tu tak naprawdę nie ma. Piesek nie istnieje, to nie jest osobny symbol. Piesek oznacza tylko to, że ta postać przy nim to jest święty roch, to jest atrybut świętego rocha. Każdy święty ma swój atrybut. Święty Piotr ma klucze, święty Paweł miecz, a święty roch psa. Zgodnie z legendą, kiedy patron Suwałk, święty roch właśnie był chory, pies przynosił mu chleb, lizał jego rany. Zatem psa nie można uznać za odrębny w wyrazie element herbu. Wyjaśnia Sławomir Filipowicz, który ma również wyrobioną już własną opinię o suwalskim herbie po poprawkach. Ten projekt z jednej strony troszkę błędów starych prostuje, z drugiej strony wprowadza pewne nowe, niestety. Także trudno powiedzieć, że to nie chciałbym, żeby to była wersja ostateczna, tak to określę.
Jest nawet problem, podstawowy problem tła. Kolorystyka to jedna z kwestii podnoszonych przez heraldyków już kilka lat temu. Specjalistom czerwień, żółć i zieleń kojarzą się z barwami narodowymi Litwy. Neutralnie traktowałem ten kolor czerwony, ponieważ w heraldyce mamy możliwe do zastosowania tylko trzy kolory, niebieski, czerwony albo zielony. Wybrano czerwony. Wtedy nie wiedziałem, w jakim okresie w tej chwili już to wiem, w połowie wieku XIX, właśnie wtedy, kiedy próbowano te herby porządkować. Można przyjąć, że jest pewna tradycja, tak. Tymczasem ostatnio dzięki internetowi, które stało się znakomitym źródłem informacji, dotarłem do kolorystyki tego emblematu, tego godła kongregacji Monte Corona. I otóż bezwzględnie od techniki przedstawienia, okresu, to jest kolor niebieski. Czy to godła Camaldoli, czyli tej pierwszej kongregacji założonej przez świętego Romualda, czy właściwie po jego śmierci, tak, dokładnie. Czy też kongregacji Monte Corona, czy też dziewic Kamedułek, mamy do czynienia właśnie z tłem niebieskim. Stąd przychylałbym się do pewnej rewolucji w tej kolorystyce i zastąpienia tego koloru czerwonego kolorem niebieskim. A to byłaby już prawdziwa rewolucja, choć niewątpliwie miałaby faktyczne uzasadnienie historyczne. Pytanie kluczowe brzmi zatem, czy chcemy rzeczywistych źródeł historycznych, czy też kieruje nami filozoficzna myśl inżyniera Mamonia głosząca, że podoba nam się tylko to, co znamy.